Przyjazny Niedźwiedź. Stary Niedźwiedź myśli sobie. Chcę na starość żyć wygodnie. Dobrego schronienia potrzebuję. Może innego życia spróbuję. Niedźwiedzia dziadek mu opowiadał, że z drwalami często siadał. Drwale mu opowiadali, jak żyją ludzie w oddali. Czasem drzewo ściąć pomagał, drwal mu za to jadło dawał. Niedźwiedź nigdy nie widział drwali, gdyż wycinki drzew zakazali. Ludzie zaczęli żyć ekologicznie, traktować przyrodę etycznie. Niedźwiedź wierzył dziadkowi, że z ludźmi się udomowi wyszedł więc na skraj lasu nie marnując dużo czasu zbliżył się do miasta trwoga w nim zaczęła wzrastać miasto bardzo się zmieniło nowoczesne się zrobiło idzie niedźwiedź ulicą powoli głowa go z wrażenia boli Ludzie się poprzestraszali, gdzieś po kątach pochowali. Wreszcie policjant niedźwiedzia spytał, dlaczego do miasta zawitał. Niedźwiedź powiedział, że jest stary, w ludziach ma dużo wiary, może mu ludzie pomogą znaleźć kwaterę niedrogą i jakąś lekką pracę. Za godziwą płacę. Policjant się zastanawiał, czapkę na głowie poprawiał, w ogłoszeniach o pracę poszperał, wiadomości od innych pozbierał. Dowiedział się, że w zoo portiera potrzebują, dobrą pracę i mieszkanie oferują. Poszedł. Z niedźwiedziem na rozmowę. Niedźwiedź podpisał o pracę umowę, dobrze się w pracy wykazywał, przy witaniu gości respekt okazywał. Wszyscy wkrótce go pokochali, co bez niego sobie nie wyobrażali. Niedźwiedź jest bardzo szczęśliwy. Świat ludzi Okazał się życzliwy. Wzo jest nasz przyjazny miś, mieszka i pracuje tam do dziś.